baby. Got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it. You know it. We make it. Jest z nami pani Monika. Pani Monika, która brała pierwszy raz udział w tego typu warsztatach? Jestem pierwszy raz tutaj na warsztatach, tak. Podobało mi się bardzo, jestem bardzo zaskoczona pozytywnie. Bardzo fajna atmosfera, bardzo fajni ludzie. Prowadzące są też bardzo, bardzo fajne, fajne dziewczyny. No czyli polecałaby pani polecam tego typu każdemu spotkania? Pewnie, każdemu polecam jak najbardziej. I na pewno nie pierwszy raz, a nie ostatni raz. Na pewno jeszcze będzie okazja, to na pewno się tu jeszcze pokaże. Te warsztaty to coś cudownego po prostu. Kobiety dla kobiet, wiele nowinek. Myślę, że każda kobieta znalazłaby coś dla siebie podczas takich warsztatów. Tak, gorąco polecam i na pewno to będą nie ostatnie moje warsztaty. Co tak najbardziej zapadło pani po prostu w pamięci? No, stylizacja kolorystyczna. Bo już nie pierwszy raz jestem na warsztatach kobiecego challenge'u. Poznałam kolejne nowe osoby. Nowa energia pozytywna, nowe wrażenia. Dużo nowinek, bardzo ciekawe. Dobór kolorystyczny, wiem teraz jak już mniej więcej jeszcze będę chętnie chciała sobie zrobić analizę kolorystyczną, żeby wiedzieć jaki typ do mnie pasuje. Myślę, że parę informacji od pani o harmonii w życiu kobiety, jak to wszystko poukładać, to też były bardzo cenne informacje. Oczywiście parę nowinek z tematu kosmetologii od Lucynki Zabakosun. Ale ogólnie całokształt bardzo mi się podobał. Czyli pozytywnie generalnie. Jak najbardziej. Poleca pani. Tak. Analiza kolorystyczna i porady kosmetyczki. Okej. Chce pani kogoś pozdrowić? Oczywiście. Pozdrawiamy osoby, które dzisiaj nie dały rady przyjść. Pozdrawiam osoby, które tu z nami były. I pozdrawiam wszystkich tu jeszcze obecnych. Dziękuję.